Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, 1 września. W piątek. Zobaczcie, po wakacjach. Dzieci w Polsce już wracają do szkoły. W Holandii dopiero w poniedziałek zaczynają. A to już po wakacjach. Jak ten czas biegnie. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz poranny czas dla duszy. Oczywiście z kawką, prawda? Kawka jest, patrzcie, jest kawusia w środku. Pijemy sobie kawkę, słuchamy, opowiadam. I bierzcie to, co z Wami rezonuje. To, co nie, zostawcie. Dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze. Z całego serca dziękuję nowym osobom za subskrypcję. To jest niesamowite. Wiecie, ja nie mogę dziękować, bo będzie po odcinku. Ale jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Takim jak no, 80% dusz na tym świecie. Tylko po prostu u mnie gdzieś coś prędzej zaklikało, wiecie? Gdzieś szybciej połączyły się te kropki z tym wszystkim. I to tak działa. Ja jestem kimś wyjątkowym. Jestem normalnym, normalnym człowiekiem. Kochani, dziękuję Wam za komentarze pod medytacją odcięcia od przyrzeczeń, umów, kontraktów. Dziękuję Wam za prywatne wiadomości. Dziękuję Wam za wiadomości w mailu. Jest to, wiecie, ten świat poprzedni, poprzednie nasze wcielenia są naprawdę dla nas tajemnicą. Wiecie, w momencie, kiedy się rodzimy, wszystko nam się kasuje. Ta cała nasza pamięć się kasuje. Ale to też po to, żebyśmy uczyli się tutaj na ziemi doświadczać. Wiecie, co by było, gdybyśmy się urodzili z całą pamięcią poprzednich wcieleń? Gdybyśmy wiedzieli, co mamy do przepracowania, odpracowania? No przecież to tak jakby mieć escape room i wszystkie zagadki i rozwiązania do wszystkich zagadek. No to nie miałoby tak praktycznie sensu, nie? No wchodzimy, mamy gotowca, ciach, pach. Wiecie, to jest takie, to jest cudowne. Jesteśmy duszą w ciele, jesteśmy energią w ciele, doświadczamy, przeżywamy. Wpływ na to nasze życie mają poprzednie nasze wcielenia. Tak samo to życie ma wpływ na nasze przyszłe wcielenie. Więc ja zawsze powtarzam, w tym życiu pracujesz na swoje przyszłe życie. Kochaj nohala swego, bo możesz mieć gorszego. I to ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie, jak my się teraz kochamy. Jak my na siebie patrzymy. Z jakimi bólami, żalami gnieciemy się tutaj na ziemi. Bo to my się gnieciemy. Bo jeżeli czujemy żal do kogoś, a ten ktoś już nawet zapomniał o naszym istnieniu, no to kogo gniecie? No nas gniecie. Kochani, bardzo ważne jest, żeby mieć tą świadomość, że wiele rzeczy ciągnie się za nami z poprzednich wcieleń. Jeżeli coś czujecie, jeżeli coś Was blokuje, jeżeli coś Was hamuje, to mogą być przeróżne rzeczy. Wiecie, kiedyś, dawno temu, wiedźm, czarownic, magów, czarowników było bardzo, bardzo dużo. I te czary, klątwy, nawet w tej chwili można rzucić urok, można rzucić klątwę. To wszystko w zależności od tego, z jaką mocą my wypowiemy słowa. Moc słów jest ogromna. I ktoś, kto bardzo w to wierzy, wiecie, mówi się, że ktoś potrafi kogoś przegnąć. Oczywiście, że tak. Jak z tego się uwolnić? To trzeba się zabezpieczać. O tym będzie. Już teraz sobie postanowiłam, że we wrześniu bardzo dużo będę nagrywać o ochronie. O tym, jak to działa, żeby tą swoją energię chronić. Zobaczcie, na ciało nakładamy balsamy, nakładamy ubrania. No nie raz, żeby nie chodzić nago. Dwa, chronimy się przed zimnem, chronimy się przed słońcem. Tak samo nasza dusza. Jak sobie uzmysłowimy, że mamy dwa ciała, mamy ciało fizyczne i ciało energetyczne, czyli tą naszą duszę, to zaczniemy inaczej na wszystko patrzeć. Zaczniemy zupełnie inaczej o naszą duszę dbać oraz o świątynię duszy, czyli o nasze ciało, o to opakowanie.
Zobaczcie, jak zawijamy prezent. To przecież nie zawiniemy tego prezentu w gazetę i nie zalepimy byle jak i nie damy komuś pięknego pierścionka z brylantem w środku. To opakowanie jest piękne wtedy. Dbamy o to, żeby się nie pogniotło, żeby się nie pobrudziło, zanim dostarczymy ten prezent. Tak samo z ciałem i z duszą. Ale teraz też we wrześniu zrobimy sobie taki miesiąc o poprzednich wcieleniach. Wiecie, to, że zajmuję się czytaniem Akaszy, Kronika Akaszy, to już wiecie, ale również zajmuję się regresją do poprzednich wcieleń. Nie robię tego, albo bardzo rzadko robię to w momencie, kiedy ktoś przyjdzie, wiesz, chcę iść do poprzednich wcieleń, chcę sobie zobaczyć, co tam było. No to okej, to się udaj. Nie, robię to w momencie przeważnie po czytaniach kronik, albo kiedy kogoś coś hamuje, coś blokuje i chcemy znaleźć. Wiecie, gdyby to było takie powszednie, że skoczę sobie do poprzedniego wcielenia, zobaczę, co tam było, to nie wymazano by nam tej pamięci. Zostawiliby nam tą pamięć, dusze by sobie zostawiły, by nie kasowała nam się w momencie narodzin pamięć. Wiecie, dzieci do 6 roku życia, do 7 roku życia. Czasami jest tak, że pięknie opowiadają o swoich poprzednich wcieleniach. Czasami jest tak, że pamiętają plan duszy, co mają do zrobienia. I one o tym opowiadają. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, że żyliśmy kiedyś już ileś razy tam, znajdźcie sobie na YouTubie film o chłopcu, który żył już kiedyś. Tak jest zatytułowane. To jest reportaż, to jest chłopiec bodajże w Irlandii żyje albo w Anglii. Jest pięknie nakręcony o nim film. Jest bardzo dużo takich dzieci. Jest lekarz w Stanach, który zajmuje się tym, że wyszukuje dzieci na świecie, jeździ i bada te dzieci. Bada to, co mówią. A później, teraz w tej chwili, w momencie, kiedy mamy tą świadomość taką już, to potrafimy nasze dzieci wypytywać. Wnuki. Potrafimy się dowiedzieć cokolwiek o nich. Kiedyś tak nie było, parę lat temu. Ja cieszę się, wiecie, że na moim kanale jest bardzo dużo osób, które prawie są w mojej mamy wieku i mają tą świadomość przebudzenia. Jest to niesamowite. Moje pokolenie to 40 lat jest już bardziej przebudzone. Pokolenie 30-latków zdecydowanie, a pokolenie 20-latków też bardzo. Ale oni są trochę za mocno oderwani od rzeczywistości, bo to już jest kolejna inkarnacja. I te dusze już żyły nawet i może wśród nas. I dlatego tak się dzieje. Dusze bardzo szybko się wcielają. Średnio raz na 100 lat dusza się wciela, dlatego też jest tyle osób na Ziemi, bo dusze bardzo szybko chcą doświadczać. Wiecie, to są takie etapy. Raz jest dobrze na Ziemi, raz jest źle. Coś się musi zadziać, coś się musi wyczyścić. To tak wszystko działa, to jest taka cykliczność. Dobrze, to wyciągniemy sobie kartę. Ojej, bo to już jest późno, wiecie. Wyciągnijmy sobie kartę. I co tutaj nam wyjdzie w kartach? Ufaj swojej ścieżce. Gdybyś wiedział, że będziesz miał wsparcie, to co byś zrobił? No właśnie, a gdybyś wiedział, jaką drogą idziesz, to co byś zrobił? No przecież byś szedł. Prosimy anioły nasze. Prosimy nasze istoty świetliste o wsparcie. Prosimy. Po prostu rozmawiamy. Wiecie, ja byłam na 2-dniowych wakacjach. Jednonocnych. Ale ten czas wykorzystany w pełni naprawdę starczył nam za 2-tygodniowe wakacje. Fan niesamowity. I co u nas się zadziało? Słuchajcie, no z pogodą. Przecież jechaliśmy, deszcz lał. Jak tu się bawić na karuzeli, kiedy deszcz leje, prawda? Jeszcze z dzieciakami, z dzieckiem. No jak to zrobić? No i prosić anioły, żeby pozwoliły nam się pobawić. I słuchajcie, pozwoliły. Niesamowite. Moje chłopaki, Jaś bardziej wierzy w anioły i z nimi rozmawia. Mój Pawcio to mój partner. Do tego się bardzo mocno przekonuje. Teraz powoli. I jak widzi, że to działa, to sam zaczyna z nimi rozmawiać. To jest niesamowite. Ale to jest takie,
to nie działa tylko w momencie, kiedy potrzebujemy tej pomocy, tylko to trzeba mieć na bieżąco kontakt. To tak, wiecie, to tak jak z wami, jakby ktoś do was dzwonił co chwilę i powiedział, wiesz, załatw mi to, cześć, buziaki, na rapa. Bierze telefon, za 3 dni dzwoni, o, cześć, wiesz co, potrzebuję tego i tego, buziaki, na rapa. I dosłownie tak to się odbywa, tak? Nie, to ma się odbyć, macie wziąć ten telefon i zadzwonić, cześć anioły, co u was słychać? Wiecie, dziękuję wam z całego serca, że jesteście. Cieszę się niesamowicie. Odłożyć telefon. Cały czas nawiązywać kontakt. Dobrze. To przeczytamy sobie znaczenie karty. Ufaj swojej ścieżce. Ufaj swojej ścieżce. I do pracy biegniemy, nie? 2 dni wakacji, to wiecie. Wystarczy. Co tam w tej naszej karcie jest? Wszechświat z tobą współpracuje. Uważnie obserwuj swój kompas. Twoim zadaniem nie jest przetarcie szlaku, a jedynie utrzymanie prawidłowego kierunku i robienie kroku za krokiem. Jeżeli się na to zdecydujesz, nic nie ma prawa pójść nie tak. Wszechświat z tobą współpracuje. Nie wahaj się i odrzuć wątpliwości. Stawiaj krok za krokiem, a kompasem niech będzie ci twoje serce. Jeżeli będziesz szedł niewidzialną ścieżką tego, co cię rozpala, rozświetlisz świat, nie wkładając w to nawet specjalnie wysiłku. Większość ludzi nie działa zgodnie z wołaniem swojej duszy, ponieważ czekają, aż dostrzegą ostateczny cel, zanim zdecydują się na zrobienie pierwszego kroku. Jeżeli codziennie zrobisz mały kroczek, to po roku będziesz miał zrobionych już 365 kroków w odpowiednim kierunku. Jeżeli chcesz napisać książkę, to pisz 1 stronę każdego dnia. Jeżeli chcesz zmienić pracę, to codziennie rób 1 rzecz w tym kierunku. Zanim się spostrzeżesz, może już za rok spojrzysz wstecz i ze zdziwieniem stwierdzisz, jak daleko udało ci się już zajść. Podążaj przed siebie i otwórz się na wiele więcej wsparcia i darów. Sprawy nie będą miały takiego finału, jak planujesz, ale jeżeli nie stracisz wiary i będziesz stale obecny, to wszystko skończy się nawet lepiej, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Nie próbuj sterować wszechświatem. Ufaj swojej ścieżce i daj się prowadzić swojej duszy. Daj się prowadzić swojej duszy, naprawdę. Zamykajcie oczy, kładźcie rękę na sercu, nawet 2, żeby zrobić ten obieg zamknięty, żeby to nigdzie na boki nie uciekało. I działajmy. Przytulam was mocno, życzę pięknego piątku. Kochani, pamiętajcie o wyzwaniu. O wyzwaniu, o wdzięczności. Odsłuchujcie te wyzwania wieczorem i na 100% rano. Tylko otworzycie oczy, odsłuchiwać wyzwania. Tak to zadziała. Najlepiej. Wy sobie ustalacie dni, zaczynacie od pierwszego dnia. Wchodzicie w moje playlisty, w zakładkę i tam szukacie wyzwanie. I działa, kochani. Przytulam mocno.